Kochani, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym filmiku z serii 5 języków miłości. I mam nadzieję na początku, że zrobiliście już sobie test na swój język miłości. Ten test, który był w ostatnim filmiku, w linku. Więc jeżeli nie, to na razie przerwijcie ten filmik, wróćcie do poprzedniego filmiku i zróbcie ten test. Ponieważ będziecie wiedzieli, jakim językiem miłości się posługujecie, albo jakim językiem posługuje się Twój chłopak, Twój mąż. I można będzie się pewnych rzeczy o sobie nawzajem dzięki temu bardziej nauczyć. Słuchajcie, pierwszy język miłości to jest język afirmacji. Język afirmacji, czyli język tak naprawdę miłości, który oparty jest o słowa. Bardzo konkretne słowa, czyli język afirmacji to innymi słowy komplementy i uznanie, które są niesamowicie doskonałe dla człowieka, który posługuje się tym językiem, do okazywania miłości. Czyli jeżeli ktoś posługuje się językiem afirmacji, to będzie bardzo często mówić: kocham cię, jesteś dla mnie ważny, jak ty pięknie wyglądasz w tym garniturze, jaka ty jesteś kobieto śliczna w tej sukience, no normalnie bóstwo, no najpiękniejsza. To są wszelkiego rodzaju komplementy, to są wszelkiego rodzaju słowa bardzo takie na podryw, tak? Że jakieś właśnie słowa mówiące o wyjątkowości drugiej osobie. Tak? To mogą być komplementy bardzo proste, ale ciągle osoba, która posługuje się tym językiem miłości, będzie o tym mówić. I w drugą stronę, jeżeli ta osoba będzie chciała poczuć się kochana, a ma język afirmacji w swoim sercu, to będzie chciała słyszeć komplementy. Dlatego bardzo często kobiety, które częściej posługują się tym językiem miłości, oczekują od swoich mężów, partnerów, chłopaków słowa o tej miłości. Czyli żona pyta męża: kochanie, kochasz mnie? Kochanie, czy ci się podobam? I tak dalej. To będą też słowa, które będą wyrażały pewną wdzięczność, kiedy będzie mowa: dziękuję ci, że pozmywałeś naczynia, dziękuję ci, że znalazłaś opiekunkę dla naszych dzieci na dzisiejszy wieczór. To było dla mnie ważne i chcę, żebyś wiedziała, że to doceniam. To jest ciągłe przekazywanie różnego rodzaju słów, które dotykają w tej osobie właśnie tego poczucia bycia kochanym i kochania. Język afirmacji to jest język, który oparty jest również o słowa zachęty, gdzie osoba, która posługuje się tym językiem i chce czuć się kochana, czyli chce, żeby ktoś też w tym języku przekazywał jej miłość, będzie oczekiwała, że ta druga osoba będzie dodawała jej odwagi. Tak? Nie chodzi o jakieś wywieranie presji na partnerza, aby coś zrobił, co naszym zdaniem powinien zrobić. Tak? To nie o to chodzi. Chodzi o zachęcanie do rozwijania pewnych zainteresowań, do bycia z tą osobą, kibicowania tej osobie w rozwijaniu jej pasji, zainteresowań, czyli jeżeli jakaś osoba ma jakąś pasję, nie wiem, maluje, to potrzebuje takiego słowa swojego partnera, który powie: kurczę, cieszę się, że to robisz. Jak mi się to podoba, kiedy patrzę na ciebie, a ty się tak radujesz się z tego, ze swojej pasji, to jest fantastyczne. To są słowa afirmacji. To są słowa, które nieustannie muszą być powtarzane. Tak jak często jest w różnych dowcipach, tak? Że kochanie, czy mnie kochasz? Pyta żona męża. A może mówi: no przecież ci raz już powiedziałem, tak? Ale jeżeli ona ma język afirmacji, to ona potrzebuje tego codziennie, parę razy dziennie usłyszeć, że jest kochana, że jest ważna. Inna rzecz, słuchajcie, na przykład wyobraźcie sobie taką sytuację, kiedy żona stoi przed lustrem, niektórzy mężowie może znają tą sytuację, stoi przed lustrem, patrzy tą lustrem, ma ubraną sukienkę, ona tak nie do końca na nią pasuje i w pewnym momencie żona pyta męża: kochanie, czy nie uważasz, że jestem troszeczkę za gruba? Albo dodaje: chyba powinnam przejść na dietę. Co powinien odpowiedzieć mąż w takiej sytuacji, kiedy widzi, że no rzeczywiście no tam trochę boczków ma, tak? Że może nie jest tak jak na okładce jakiegoś czasopisma, że no, ale z jednej strony wie, że jak powie: nie, kochanie, nie trzeba, no to ona powie: jesteś kłamcą. A jeżeli powie: kochanie, no w sumie no to przynajmniej jesteś szczera ze sobą, no to będzie jeszcze gorzej, tak? Jeżeli mąż
zna język miłości swojej żony i wie, że to jest język afirmacji. I ona staje przed nim i mówi: kochanie, czy nie uważasz, że jestem gruba? Albo czy nie uważasz, że powinnam przejść na dietę? On wie, że ona nie pyta o swoje kilogramy. On powinien wiedzieć w tym momencie, że ona go pyta o to, czy on ją kocha. To jest jej pytanie, które jest ukryte właśnie pod tym, czy nie uważasz, że coś. Jeżeli ma język afirmacji oczywiście. I mądry mąż w takiej sytuacji, lub mądra żona w drugą stronę, jak obrócimy tą sytuację, jak powinien odpowiedzieć? Jak powinien się zachować? Powinien powiedzieć: kochanie, ja cię kocham taką, jaką jesteś. Taka jesteś dla mnie najważniejsza i za taką oddam swoje życie. Ale jeżeli chcesz iść jakąś drogą swojego rozwoju, to ja tam pójdę razem z tobą. Nie zostawię cię ani na centymetr. Jeżeli będziesz chciała przejść na dietę, ja przechodzę razem z tobą, żeby cię w tym wesprzeć. Słowo zachęt. To jest język afirmacji, który dociera wtedy do serca, w tym wypadku kobiety, ale jeżeli mężczyzna ma język afirmacji, to jak najbardziej też. Może język afirmacji nie jest twoim podstawowym językiem. Może w tym teście nie masz go na wysokiej punktacji, ale uczenie się go będzie wymagało od ciebie oczywiście wiele wysiłku. Żeby ciągle pamiętać, że masz komunikować pewne słowa, bo twój partner, twoja partnerka posługuje się tym językiem, że trzeba pamiętać, tak? Mówić. Bo jeżeli nie będziesz mówił o miłości do swojej partnerki albo do swojego partnera, który ma ten język afirmacji, to jeżeli zabraknie tych słów, to twój partner będzie słyszał najczęściej wtedy słowa krytyki i jakiegoś potępienia, które nam się zdarzają. Chodzi o to, żeby zmienić proporcje, żeby więcej było słowa, które afirmuje, które wzmacnia, które udoskonala, a nie słowa, które jest krytykiem i do niczego to nie dochodzi. Słuchajcie, dla mnie takim może humorystycznym akcentem związanym z językiem afirmacji jest pewien kabaret, który wam tutaj zaraz włączę. Chciałbym go, żebyście zobaczyli. I na końcu będzie pewien morał, tak? Morał taki humorystyczny właśnie, że ta kobieta, którą gra Joanna Kołaczkowska, którą bardzo lubię, właśnie przedstawia język afirmacji. A jej mąż po prostu absolutnie tego nie rozumie, z czego wychodzi bardzo komiczna postawa. To tyle, słuchajcie. Tym humorystycznym akcentem dziękuję wam za ten język miłości i zapraszam do kolejnego. Kolejnym językiem miłości, który sobie chwycimy, to będzie język czasu. Do czego serdecznie zapraszam.